Serdecznie na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, koleżanki i kolegów radnych, członków komisji, witam pana burmistrza Wojciecha Karlaja-Waszkiewicza, panią dr Katarzynę Karolską, pełnomocnika burmistrza. Tak? Nie. Teraz już jest tytuł inny. Tak, główny specjalista. Główny specjalista. Obecność pani dr Karolskiej jest związana z jednym z tematów, który za moment podam. Program naszego spotkania jest następujący. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia dwóch komisji spraw społecznych, komisji imienia 26 września. Protokół państwo otrzymaliście drogą mailową. W punkcie drugim zapoznanie się z wynikami przeprowadzonego badania sytuacji bytowej osób starszych, stąd obecność pani dr Karolskiej. I punkt trzeci to są wnioski Komisji Spraw Społecznych do budżetu na 2017 rok. I punkt czwarty tradycyjnie sprawy różne. Kto z członków komisji jest za? Proszę o podniesienie ręki takim punktem. Dziękuję bardzo. Cztery osoby za. Dodam tylko, że kolega Jerzy Gawarecki jest nieobecny z przyczyn obiektywnych na posiedzeniu komisji. Usprawiedliwiam się. Także to oddaję listę obecności podpisaną. Proszę państwa, a zatem przyjęcie protokołu z posiedzenia wspólnego dwóch komisji spraw społecznych, komisji imienia miejskiego. Czy koleżanki, koledzy mają uwagi do przesłanego protokołu? Nie? W takim razie proszę o głosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołu? O podniesienie ręki. Dziękuję jednogłośnie. W takim razie ja protokół już podpisuję. Żeby czynnością stało się zadość. I przechodzimy do punktu drugiego. Sytuacja bytowa osób starszych w Giżycku, osób starszych, czyli po 60 roku życia. Ankieta przeprowadzona na wybranej losowo o grupie 300 osób. Tą ankietę, przepraszam, wyniki tych ankiet, jak również samo narzędzie ankiety dostaliśmy drogą mailową, za co bardzo dziękuję i panu burmistrzowi, i pani Krysi, że nam to umożliwili jeszcze przed weekendem. Oddaję głos panu burmistrzowi i pani dr Karolskiej z celem wprowadzenia nas do może jakiejś krótkiej dyskusji i potem do wyciągnięcia wniosków wspólnych, tak, bo tu już część wniosków została zapisana w wynikach w opracowaniu tych akcji. Bardzo proszę panie burmistrzu. Panie przewodniczący, w związku z tym, że materiał państwo otrzymaliście, jak rozumiem, w piątek, tak? Czyli kilka dni było, żeby się zapoznać, więc metody badania pominę, tam te 28 pytań zostało na pewno przez państwa prześledzonych i wyniki. Myślę, że warto było się skupić na wnioskach płynących z przeprowadzonego badania na populacji losowo wybranych 300 osób w wieku od 60 lat, tam chyba do 90 par, 92, znaczy 3, dwie osoby. Chyba 92. Wyniki wskazują jednoznacznie, a może nie jednoznacznie, bo to jeszcze do dyskusji oczywiście są interpretacje, ale wskazują drogi, którymi samorząd powinien podążać, albo nawet już może to podjąć decyzję, jakie w przyszłym roku podejmie kroki, żeby pewne potrzeby osób starszych zapewnić. Jest to sprawa nie tylko dotyczy Giżycka, żebyśmy tak się też nie skupili, że jesteśmy jakoś enklawą i potrzebujemy specjalnych działań dla tej grupy ludzi. Tendencja demograficzna w kraju jest taka, że generalnie przybywa osób starszych, ubywa osób w młodszym wieku. W związku z tym ta różnica na próbie Giżycka, gdyby miała tak to co do wartości bezwzględnej w ciągu ostatnich lat będzie wynosiło około 6 tysięcy osób, czyli było 2 tysiące powiedzmy młodszych, czy było 4 tysiące starszych, więc co do wartości bezwzględnej, z pamięci oczywiście mówię, zaproponowując, przechyla się jakby ciężar demograficzny na osoby w wieku starszym. Więc prędzej czy później będzie ten bardziej widoczny problem opieki, problem zapewnienia potrzeb osobom starszym i czym prędzej za to się weźmiemy, tym lepiej, bo dzisiaj ta skala nie jest na tyle jeszcze duża, żeby przewyższała nasze możliwości. Dlatego jest wiele
obszarów, którymi powinniśmy się zająć. Wyniki są, czy wnioski są zapisane w tym badawczym materiale. Co prawda on, można powiedzieć, że tylko objął 300 osób, ale z drugiej strony jest to próba na tyle duża, że daje pewne wiarygodne wyniki, bo na mniejszych próbach trzeba by było niestety powtórzyć, gdyby wyszło na jakiś skrajności. Uważam, że badanie jest przygotowane dobrze. W każdym razie zawsze badanie na organizmie żywym, tak? Czyli w tym wypadku na osobach starszych, trudne do interpretacji, bo jest wieloznaczność odpowiedzi, bądź brak odpowiedzi. Tego nie wiemy, to jest temat też dla socjologów, powiedzmy, dlaczego na przykład ktoś nie udzielił odpowiedzi na dosyć proste pytanie, co mogłoby przechylić, czy dodać jakieś tam dane do jakiejś grupy. Tak jak są marginalne, co prawda, są odpowiedzi o treści nie wiem. Mhm. Na przykład mnie zastanowiło, dlaczego na pytanie, czy jest pani objęta opieką lekarską, a trzy osoby powiedziały nie wiem. To do zdiagnozowania teraz temat o podstawowej opieki zdrowotnej, tak? Dlaczego ktoś nie wie, czy jest objęty, tak? Opieką lekarską. To jest dziwne, bo to jest dosyć oczywiste, tak? I wydawało się, że odpowiedź będzie tak bądź nie. Natomiast odpowiedź nie wiem daje do myślenia. Ale to jest mała liczba, dwie czy trzy osoby, tak jak powiedziałem, więc zastanawiające, ale jeszcze nie budzące jakiegoś tam niepokoju. Także takim słowem wstępu, no, chciałem podziękować pani dr Katarzynie Karolskiej, bo to było 300 ankiet, pytania były też otwarte, tak? Bo pytania zamknięte jeszcze łatwo dosyć opracować. Więc w pytaniach otwartych jest już pewien kłopot. I jak dostałem pierwszy materiał, taki roboczy, to spotkaliśmy się i przedyskutowaliśmy parę rzeczy, bo formę zmieniliśmy. Tak, trochę zmieniliśmy formę też jakby prezentacji tych wyników, natomiast był pewien problem jakby z oddzieleniem odpowiedzi, bo jedna osoba odpowiadała w tym samym pytaniu otwartym, precyzyjnie, tak, jedno wyrazowo nazwijmy, a inna po przecinku ileś tam dawała odpowiedzi. Teraz ciężar na co wziąć ciężar, tak? Czyli co identyfikować, wyciągać jakby z tej odpowiedzi otwartych pewne rzeczy, czy grupować. No i poszliśmy w grupowanie, tak? A na końcu macie Państwo zestawienie wszystkich odpowiedzi, żeby można było prześledzić, jak ludzie odpowiadają. Z tą tytułem wstępu ja uważam, że wnioski się nasuwają jednoznaczne. Albo czym prędzej za tę grupę ludzi wiekową, tak? Będziemy otaczać ją szczególnym wsparciem, szczególną atencją, tym lepiej dla samorządu, tak? Bo to nie chodzi już jakby oddzielenie, że są młodzi, średni wieku i starsi, tylko patrzenie na struktury wiekowe w naszym mieście. Tak, które struktury wiekowe będą przeważały. I tendencje ogólnopolskie są też takie, jak i u nas. Tak, przesuwa się ta fala i przesuwa się w stronę tego 60+. I choćbyśmy, nie wiem, jakie zapewniali rzeczywistość i jakich metod używali, niestety przez jakiś czas przynajmniej to będziemy musieli z tak dużą populacją osób starszych na pewno mieć do czynienia, a to jest specyficzna znowu sprawa zdrowotna, opieki. Tam też jest takie pytanie, czy Państwo macie dzieci, czy nie macie, chyba 10%, około 10% nie ma dzieci, czy nie może liczyć na wsparcie rodziny, najbliższej rodziny. I na rzecz było pytanie, czy Państwo jesteście czy mogą liczyć na pomoc rodziny. Też są odpowiedzi, że nie, więc to no, jakby się samo nasuwa, jeżeli nie mogą liczyć na rodzinę, to wtedy muszą liczyć na samorząd, tak? I to jest nasze zadanie. Jeśli można, bardzo fajnie, dziękuję Panie Burmistrzu. Tutaj ja dotarłem do takich danych statystycznych, które potwierdzają to, co przedstawił Pan Burmistrz w 2025 roku, czyli już niedługo, bo to jest 8 lat, powiedzmy. Wiecie Państwo, że będzie o 2 miliony więcej o 70-latków jak nastolatków w Polsce. I to, co jest w Polsce, to u nas jak w soczewce na poziomie Giżycka widać, tak? To warto o tym pamiętać. My na bazie tego dokumentu, jak również też i dotychczasowych prowadzonych działań, bo też nie wolno zapominać, jakie już w naszym mieście osoby starsze dostały formy wsparcia, tak? Bo to też trzeba podkreślić, co już zostało dokonane na przestrzeni ostatnich lat, czy na przestrzeni ostatnich 2, 3, 4 czy ostatniego roku. Więc począwszy od samych liczby ścieżek rowerowych, które zwiększyły bezpieczeństwo osób starszych, które gdzieś się jeszcze aktywnie poruszają, przez
uczestnictwo w różnych klubach seniora XXIII wieku, jak również przez możliwość korzystania z bezpłatnych szczepień, bo też było to finansowane z budżetu miasta, jak też i budowa siłowni zewnętrznych, wprawdzie niewielka część, ale coraz więcej, można tak powiedzieć, osób starszych z tego korzysta. Czyli już samorząd zaczął w pewnym sensie realizować taką politykę senioralną, tak? bo tu trzeba mówić już o konkretnych działaniach zmierzających do powstania polityki senioralnej. I teraz ta polityka senioralna na bazie wyników tych ankiet może być fajnie zaprogramowana, zaprojektowana z uwzględnieniem środków budżetowych, ale też nie tylko, bo to być może też i wsparciem z zewnątrz pieniędzy unijnych, pieniędzy ministerstwa, tak? Czyli na poziomie budżetu centralnego. Być może też i w jakimś partnerstwie z publiczno-prywatnym, być może z organizacjami bądź z osobami fizycznymi. Czyli w tym wszystkim będziemy musieli znaleźć różne poziomy wsparcia, różne obszary, w których samorząd będzie musiał się odnaleźć i w których, to co podkreślił Pan Burmistrz, trzeba będzie zastanowić się, na ile ma przyjąć na siebie rolę wiodącą, a na ile rolę w pełni odpowiedzialną za dany obszar wspierania. Ja skupiłem się na tych wynikach ankiet w pytaniu 25. Co chcieliby Giżycy seniorzy zmienić w swoim życiu? To jest to. I teraz w 26. pytaniu otwartym. Jakie są oczekiwania seniorów od samorządu? Czyli tak zwane, przepraszam, koncert życzeń. Tak, bo tak to można określić, ale to okej, okay, o to chodziło, żeby wiedzieć, jakie nie ograniczać, pytanie otwarte. No jak tutaj sobie to przeanalizowaliśmy, no to co wysuwa się na plan pierwszy? Jednak w kontekście tego, co już tu Pan Burmistrz powiedział, osoby, które nie mają zapewnionego wsparcia ze strony najbliższych, tak? Czy to jest najbliższa rodzina, czy znajomi, a wymagają opieki, więc będą potrzebować swego rodzaju usług z zewnątrz, czyli opieki takiej nawet kilkugodzinowej medycznej do bezpośredniego zajmowania się nimi i też do takich codziennych spraw, jak na przykład zrobienie zakupów, pójście do lekarza, załatwienie gdzieś spraw urzędowych, bo jednak takie też będą sytuacje zdarzały się. No i następna rzecz, dalej kontynuacja bezpłatnych szczepień, chociażby przeciwko grypie, to żeby jednak tą poziom zdrowia zachować. No i to, co na trzecim miejscu jednak wysuwa się, to utworzenie stacjonarnego zakładu opiekuńczo-leczniczego, ewentualnie hospicjum. To, o czym już pomyśleliśmy dawno, a co z wiadomych przyczyn niestety nie zostało zrealizowane. Poprawa infrastruktury, chodniki, przejścia dla pieszych, krawężniki, to my robimy etap ciągu, bo my to robimy w każdym budżecie. Jak wiemy, co roku są planowane kolejne inwestycje, tak, w tą naszą miejską infrastrukturę dla pieszych. No i myślę, że chyba w dobrym kierunku rozpoczęliśmy ten marsz w zakresie tworzenia opieki nad osobami starszymi. Teraz trzeba zobaczyć, gdzie jeszcze coś nowego wprowadzić, a co za tym idzie, czy za pieniądze budżetu miejskiego, czy z pomocą budżetu miejskiego za pieniądze na przykład unijne, czyli szukamy źródeł finansowania zewnętrznych. To tyle moim takim też wprowadzającym zdaniem. Bardzo proszę, jeszcze może coś? Tak, jeszcze bym chciała dodać, że tutaj Pan Burmistrz napomknął bardzo dobrą myślę odnośnie właśnie włączenia Giżycka do samorządowego programu krajowego dotyczącego teleopieki domowej. Jest to bardzo fajny pomysł. Kalkulację wstępną zrobiliśmy. Jest tutaj Pana Burmistrza zgoda, żeby na przyszły rok zaplanować w budżecie pieniążki na to, żeby ruszyć z rokiem 2017 jako rokiem pilotażowym, wyłonić około 20 osób starszych i wprowadzić ten system na Giżycko. Jest to tak zwany przycisk życia, który będzie polegał na tym, że jeżeli osoby poczują się na tyle źle, że będą wiedziały, że nie mogą już sobie same poradzić, będą mogły przycisnąć na bransoletce, tak, przycisk bądź tutaj zawieszony. Jest to bezpośrednie łączenie się z centrum powiadamiania i od razu idzie sygnał do najbliższej rodziny, która jest w systemie wpisana, jak również do najbliższych sąsiadów. No ale od razu jest oczywiście przez dyspozytora
uruchamiana karetka i tutaj... Albo Straż Miejska na przykład. Znaczy, ja przepraszam, bo to jest obradowy się składa, że jesteśmy na komisji, gdzie jest przewodniczącym Cezary Piórkowski. Ten pomysł, on tutaj nie odzywa się, ale to ja z nim konsultowałem już jakiś czas temu. Mhm. W zasadzie to ja dziękuję przewodniczącemu za usunięcie pewnych rozwiązań. Gramy wspólnie, więc to ale robimy coś razem. Nie, bo tutaj akurat się dobrze składa, bo jesteśmy w tej komisji i wiem też, że rozmawialiśmy, otóż też mogę zdradzić, że powinniśmy jak najszybciej do budżetu takie zadanie. Wiem, że chyba pan radny tam wniosek do budżetu chyba szybko. Tak, to będzie nasz wniosek, dlaczego go zaproponuje komisji na naszej sprawie społecznej. Tak, ale już my rozmawialiśmy jakieś pół roku temu. To w tym momencie, jeśli z naszej strony komisji, jak i z państwa strony, ze strony też burmistrza jest pełna zgoda, no to myślę, że to więcej nie trzeba, aprobata będzie do tego. Natomiast ja bym jeszcze nad jednym poddaję pod dyskusję taką rzecz. Stworzenie programu pilotażowego jak najbardziej, no bo trzeba jakby metodą małych kroków od czegoś zacząć, ale z drugiej strony, czy nie warto zastanowić się nad budowaniem pewnej platformy, tak to nazwijmy roboczo, takich ewentualnych usług społecznych w zakresie opieki, tak, senioralnej, mówiąc krótko, platformy, która będzie platformą z możliwością dołączania kolejnych obszarów wsparcia opartą na tym właśnie systemie elektronicznego funkcjonowania, powiadamiania, zgłaszania i tak dalej. Ponieważ ja orientowałem się, jak to działa na przykład w innych województwach, w województwie pomorskim, chociażby kujawsko-pomorskim, gdzie takie platformy już działają od dobrych paru lat i tam są do takiej platformy włączane nawet bardzo małe gminy, bo okazuje się, że tam jednak ten poziom starzenia się, można powiedzieć, przewagi osób starszych nad młodymi jest jeszcze większym problemem jak u nas, bo stamtąd tych młodych jeszcze więcej wyjechało z wiejskich środowisk, czy ze wsi, czy za pracą do miast dużych, czy za pracą za granicę. I tam stworzono takie fajne właśnie różne platformy na tej platformie miejskiej, usługowej i dołączano co roku pewne fajne obszary. Między innymi dołączono coś, co się nazywa telemedycyna. To też odpowiada tym sygnałom, jakie mamy z tych ankiet, chociażby lekarz, tak, opieka, gdzie można poprzez taką platformę wprowadzić usługę konsultacji lekarskich, nie będąc bezpośrednio na wizycie u lekarza. Konsultacje lekarskie oczywiście tylko w wybranych pewnych grupach chorób. Dominują to oczywiście choroby układu krążenia, no bo to jest z reguły ta najczęściej spotykana dolegliwość, spotykane choroby, ale też w tym wszystkim na takiej platformie zaczęły funkcjonować gabinety lekarskie mające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Czyli na bazie stworzonej przez samorząd platformy cyfrowej, umówmy się w ten sposób, swoje usługi medyczne wprowadzają nieodpłatnie, bo mają kontrakt z NFZ-em, lekarze właśnie dla seniorów. To jest na przykład monitorowanie stanu serca, EKG. To jest, dostaje na to pieniądze lekarz z kontraktu, wyposaża pacjenta w swego rodzaju transmiter danych informacji. Pacjent sobie w domu mierzy ciśnienie, tętno, jednocześnie aktualny stan pracy serca, czyli odczyt EKG i od razu przesyła do konsultacji do lekarza. Na to są pieniądze z NFZ. Tylko to działa na tej platformie, gdzie również funkcjonuje teleopieka, tak, i ta telemedycyna. I o to mi chodziło, żeby może coś zastanowić się, z jednej strony pójść programem pilotażowym, jak najbardziej to, o czym tu mówimy, ale też patrząc przyszłościowo, czy nie stworzyć takiej właśnie możliwości, bo to znów opieramy się na cyfrowych pewnych rozwiązaniach, tak jak widzimy teraz cyfrowe Mazury chociażby. To do zastanowienia się, bo być może nawet na to znajdą się pieniądze z zewnątrz do wsparcia, tak, stworzenia takiej platformy. Jak wiemy na ostatniej sesji, tak a priori zastępca burmistrza pan Roman Łożyński informował o dialogu technicznym, jaki prowadził, tak, z potencjalnymi wykonawcami z Cyfrowych Mazur. I tutaj nawet przy tym można byłoby zastanowić się, czy gdzieś nie wrzucić takiej platformy. To tak rzucam. I kolejna sprawa też do rozważenia, jak już dyskutujemy o tej sprawie osób starszych. Proszę państwa, jest taki trend ostatnio,
inkubatory przedsiębiorczości, startupy dla młodych. A jakbyśmy spróbowali, może w Giżycku, w przyszłym roku zrobić inkubatory przedsiębiorczości, ale dla senioralne takie, dla seniorów. Kogo mam na myśli? Jest część osób, która do tej pory sprawowała opiekę nad swoim najbliższym niesamodzielnym. To przez kilka lat, kilkanaście. To mogły być osoby chore na Parkinsona, na Alzheimera, albo niedołężne, albo po wypadku chorzy na nowotwory i rezygnowali z pracy, bo musieli i zajmowali się przez kilka ładnych lat. I teraz albo takie osoby już najbliższe odeszły i nie ma ich wśród nas, albo zostały może gdzieś przyjęte do jakiegoś ośrodka opieki leczniczej, długoterminowej i tam już jest ta opieka. I te osoby w tej chwili, które przez 10 lat na przykład nie pracowały, chciałyby wrócić na rynek pracy. Może im stworzyć taką możliwość, szansę i taki lokalny inkubator przedsiębiorczości zrobić. Zobaczcie, jak też tak a priori powiem, jak ładnie zaczął funkcjonować nasze Centrum Integracji Społecznej, nasz CIS. A takie były głosy, że to niepotrzebne, że pieniądze wydajemy i tak dalej. Zobaczcie, jak zaczął to funkcjonować. I już pierwsze emeryty. Tak? Nawet. Dzięki temu, że człowiek ostatnich kilka miesięcy nie mógł znaleźć zatrudnienia, tak było wykluczone, ale został uczestnikiem CIS-u, to właśnie we wrześniu chyba nabył prawa emerytalne i już jest pierwszy. No taki namacalny, tak? Namacalny, bo do dziś wykorzystał z opieki społecznej, tak? By cały czas był gdzieś... Byłby na garnuszku pieniędzy samorządowych albo państwowych. Tak, niecały rok tam przepracował w CIS-ie i już... Nabył prawa emerytalne, tak? Odchodzi normalnie jako emeryt, tak. Także pierwsza korzyść to już jest to namacalny przykład jednej osoby CIS pomógł, tak? Wyjść z toga. Czyli mamy już namacalne przykłady. Wracam do tego, co powiedziałem przed momentem. Senioralne inkubatory przedsiębiorczości. Taki startup dla seniorów. Mamy też, zobaczcie, w naszym środowisku giżyckim bardzo dużą grupę starszych już naszych giżyckich przedsiębiorców, którzy sami wkraczają, bądź już wkroczyli wiek senioralny, ale dalej są czynnymi zawodowo przedsiębiorcami i do tej pory świetnie prowadzą swoje rodzinne przedsiębiorstwa i też mogliby na przykład służyć radą, albo mogliby też pokazywać, mogliby stać się takim zespołem doradczym, jak stworzyć coś takiego, żeby to zaczęło powoli się wykluwać. Czyli taka rada, może nie chcę używać gospodarcza tego słowa, bo to jest takie trochę dosyć szumne i ma różne w poprzednich latach historie, ale taka grupa wsparcia jeszcze czynnych, aktywnych, ale już po tym 60 roku życia przedsiębiorców, którzy być może od siebie coś by chcieli przekazać i dali, powiedzieli, jak to robią. Im już nikt nie zabierze tego sukcesu, który osiągnęli, bo już tak naprawdę to są ich firmy rodziny, oni to przekazują powoli swoim dzieciom, tak? Następcom, ale mają bagaż niesamowitych doświadczeń. Nie będę tu posługiwał się nazwiskami, bo zapewne każdy z nas w głowie już takie nazwiska w tej chwili ma. Czyli to byłby taki pomysł. Może nie jako bezpośrednio do budżetu, no bo to też trudno ubrać w pewnie jakieś zadanie, ale na kanwie tego, co dzisiaj tu powiedzieliśmy o tej analizie, o potrzebach osób starszych i o tej sytuacji, jaka w tej chwili jest w Giżycku. Bo komisja jest od tego, żeby dyskutować. I drugi pomysł, który przyszedł mi do głowy też, patrząc na to, co tutaj wyszło z tych wyników badań, zastanowiło mnie jedno. Zobaczcie Państwo, ile mamy siłowni zewnętrznych? A ile korzysta? Tak? A ile korzysta? Ile mamy siłowni zewnętrznych? Trzy? No mini siłownia nawet jest na Antonowie, jak się, a tu już jest teren gmina, jak się idzie do... Ale gdzieś tam z tego Wielodowa na Antonowo nie jest tak daleko. Wie, bardzo dużo regeneruje tam przy placu. I zamierzamy kolejno robić siłownię w ramach rewitalizacji parku przy ulicy Gdańskiej i tak dalej. No i na Wielanowie jest zaplanowana. Na Wielanowie zaplanowana jest świetnie. Czyli docelowo w przyszłym roku cztery mogą już zacząć funkcjonować. No jeszcze nie wiemy, nie znam kompletnych wyników głosowania w Urzędzie Obywatelskim. Tam też była siłownia zewnętrzna tutaj przy gminie. A, czyli docelowo nawet pięć w przyszłym roku mogłyby zacząć funkcjonować. Teraz zobaczcie, tylko z tych ankiet wynika, że tylko 10%, tak? Tak naprawdę korzysta z siłowni zewnętrznej. Bo że tutaj zwiększyć, zintensyfikować jakieś działania, może nawet z poziomu MOSIR-u, bo to jest nasza jednostka budżetowa, która zatrudnia fachowców, instruktorów i prowadzi różne sekcje, nastawiono taką sekcję na turystykę i sport osób starszych. Tylko i wyłącznie. Turystyka i sport osób starszych.
i to środowisko w ten sposób również zintegrować. Ja nie, nie mówię, że może raczej, nie oczekuję, że od razu to będzie jedno wielkie halo i że raptem będzie setka aktywnych i przyjdzie i będzie świetnie się z tym odnajdywała, ale znów metodą małych kroków. Może zacząć od jakiejś grupy 10, tak? 15, 20 i potem z roku na rok kolejne osoby będą dochodziły, bo no cóż mówić, najlepszą reklamą jest reklama z dołu, jak jednemu się spodoba, to będzie mógł zachęcić kogoś z sąsiadów albo znajomych, którzy gdzieś w drugim końcu miasta mieszkają, to będzie też dobra okazja do spotkania się. Ale to też pod pomysł, pod rozważenie turystyka i sport osób starszych, jako sekcje turystyczno-sportowo dla osób starszych, przy Mosirze na przykład. Dyskusja, proszę. Zarzucimy was. Uniwersytet trzeciego wieku. Uniwersytet, słuchajcie, już ma tak dużo roboty, ma tak dużo roboty. On już ma swoją filozofię funkcjonowania, więc jeszcze dorzucać taką sekcję, nazwij sobie czynną, fizycznie. Ale nie, chodzi mi o to, że tak właśnie w tym raporcie wyczytałam, że ten uniwersytet nie jest taki wcale popularny. Więc wiesz, może w ten sposób by się jeszcze bardziej spopularyzowało działalność uniwersytetu. Ale to, co tutaj koleżanka radna Grażyna Garska mówi, to myślę, że też będzie analizowane przez sam Uniwersytet Trzeciego Wieku, bo tutaj część rzeczy się to do nich bezpośrednio odnosi. To mnie to powiedzieć, że nie jest tak popularne. Dzisiaj przedstawiłam to akurat na wykładzie inauguracyjnym Uniwersytetu Trzeciego Wieku, no i wszyscy byli też zdziwieni, ale niestety ten Uniwersytet Trzeciego Wieku charakteryzuje się tym, że tam są osoby, które są zdrowe duchem. Ciałem, może niekoniecznie, ale przynajmniej nie okazują tego. Jakoś walczą ze swoją tak zwaną starością, tak? Starzeniem się. Starzeniem się, spowalniają proces starzenia się. Tak, spowalniają ten proces. Natomiast wydaje mi się, w mojej ocenie, że powinniśmy skupić działania może nie do końca na kolejnych atrakcjach, bo to, o czym mówimy, to są atrakcje i też są bardzo fajne, ale jednak o tych osobach, które są same w domu, które czują się samotne, które nie mają wsparcia w rodzinie, gdzieś tam sąsiedzi, może gdzieś tam pielęgniarka, może opiekun medyczny. Ich trzeba by było trochę wyciągnąć z tego domu, nawet na spacery, nawet na ten basen. Bardziej bym to uparła, żeby najpierw skupić się na tych opiekunach medycznych, jednak i opieka w miejscu zamieszkania. Cała reszta super, ale zacznijmy jednak od tego, gdzie mamy problem, bo cała Polska ma problem nie z tym, co wymyśleć kolejnego fajnego, tylko z tym, jak sobie poradzić z problemami, które już są, ale jesteśmy na takim etapie początkowym, tak jak pan burmistrz stwierdził, że jeszcze no, mamy czas, żeby się z tym jakby, mamy czas na mniejszy grup i na poruszanie się. Wtedy sami się będziemy uczyć, tak? W którą stronę zaczniemy, na przykład teleopiekę. Bo może później telemedycynę, może później coś tam. Po prostu małymi krokami co roku możemy coś próbować w tym kierunku, bo jeszcze na to mamy czas. Ale ludzi z roku na rok przybywa. Dwa lata temu, jak brałam statystykę, to było 6250 osób starszych. Teraz mamy 6300 z kawałkiem. Ponad 100 jest... przybyło. No prawie 100, tak więcej. Więcej, to jest 6, no tak, ponad 100. Tendencja wzrostowa. Wzrostowa, tak. Więc fajnie, ale musimy jakoś próbować jednak rozpocząć od tych osób, które są w domach i skazane na samotność i na te choroby, z którymi są same, no, tak mi się wydaje. I oczekują pomocy. Nawet nie mają komu powiedzieć. Gdyby nie opiekunowie medyczni od pani Marii, to tak naprawdę nawet byśmy nie wiedzieli, ile osób potrzebuje pomocy, ile jest uzależnione od osób trzecich, bo to wynika z badania. Kto jest w stopniu ograniczonym, kto jest w ogóle uzależniony, a kto ma pełną sprawność. Także no, warto by było się pochylić nad, no, nad takim naszym programem, jakby senioralnym w Giżycku, który by troszeczkę poruszył ten nasz trzeci, czwarty wiek. Mhm. Patrzę tak na nas, mężczyzn, panowie, średnia wieku mężczyzn w Polsce to jest 70,5 roku, więc my tak naprawdę te 70 to długo nie pożyjemy. Też tendencja to jest. Kobiety żyją dłużej od mężczyzn. Zawsze w tym jest. Coś w tym jest. Czyli dobrze, ale fajnie, cieszę się, że w dobrym kierunku ta nasza dyskusja poszła, bo porozmawialiśmy sobie o wielu aspektach, tak? I przedstawiliśmy tutaj swoje zapatrywania na te potrzeby, wielorakie potrzeby, tak? Ja zgodzę się tutaj z panią doktor Karolską, że w pierwszej kolejności zająć się osobami, które są
uzależnione od pomocy innych. I żebyśmy my mogli tę pomoc im zorganizować. Na początku zapewnić, stworzyć, a potem w miarę rozwoju, żeby się włączały w te organizacje pozarządowe, na przykład w podejście. Być może to też będzie powodem do tego, że pan burmistrz w przyszłym budżecie zaplanuje środki jako granty dla organizacji pozarządowych, właśnie skierowane między innymi na takie działania, tak? Bo to, to może uzupełniać nasz budżet miejski wpisany do działań MOPS-u chociażby, tak? No, tak. No dobra. Pytania do tematu? Od razu z tego będą już pewne wnioski płynęły do budżetu. Chciałabym przyznać, że nie wiedziałam, co to jest ta teleopieka. Ja tak się w domu zastanawiałam, czy to jest opieka na telefon, ale już teraz wszystko rozumiem. Jest za pomocą telefonu, oczywiście. Też za pomocą stacjonarny, może być komunikator. Sygnał musi pójść do centrum i namierzyć jakby wysłać jakiś sygnał po adresie, znaczy przypisany jest, tak? Zlokalizować. Zlokalizować, bo jest. To się nie ma obowiązku żadnego telefonu komórkowego, tak? Więc można zaprosić do telefonu stacjonarnego, ale też i właściwie kartę SIM. Ale ktoś może wyjść na spacer, być w drodze do sklepu czy gdzieś i też być potrzebny, tak? A jest sam, kogo nie ma na przykład w pobliżu, tak? I naciska przycisk i wszystko, druga lokacja, gdzie w którym miejscu się zmieniuje. Mnie się bardzo podoba. To podkreślam, to dotyczy osób samotnych, tak? kiedy nie ma nikogo w domu, tak? No bo jest dany sam na siebie. Tak? Przychodzi jakaś opieka, że ona nie jest facetowa. Więc wiadomo jest, że tu ile? 50%, tak się szacuje? 45. 45, 49. Zmniejsza ryzyko. Zmniejsza ryzyko śmierci, tak? No, tak. Na pewno muszą to być osoby zdrowe psychicznie, w sensie takim, że nic z tym urządzeniem nie zrobi, że nie będzie się sam bawił, wciskał, patrzył tak dalej. Jak teraz się uruchomi, jest to abonament, który pozwala nam na to, że my zakupujemy urządzenia na przykład dla 20 osób, ale może być całe Giżycko podłączone do tego systemu przy jednym abonamencie, tak? I to jest o tyle fajne, że musimy najpierw sprawdzić w tym roku pilotażowym, jak to będzie działało u tych 20 osób, a później oczywiście możemy zwiększyć. Tutaj to słowo. Obyśmy nie musieli sprawdzić, tak, jak to będzie działało w pierwszym roku. Mm-hmm. No tak. Bo to też będzie trochę dłuższy czas potrzebny. Nie będziemy nikogo nakłaniać, żeby spróbował w sensie fałszywego alarmu. Mm-hmm. Natomiast samopoczucie jakby już bezpieczeństwa, tak, jest ważne, że nie ma nikogo, opieka poszła, ale mam na garstku, tak, czy na szyi mam, zawsze mogę wcisnąć, tak? Komfort psychiczny. Tak, no i taki komfort psychiczny, tak, że jak coś będzie, no głównie z sercem, tak, no bo tutaj to ktoś czuwa, przyjdzie z pomocą. Tak, że mam szansę przesłać pomoc i to bardzo szybko, tak, jednym przyciśnięciem. Jeżeli osoba nie reaguje, to jest od razu wysyłana karetka. Jeżeli się odzywa, bo to wtedy rozmawia z centrum, to oni pierwszy wywiad robią, tak? Czy na już jest potrzebna karetka, czy jeszcze ewentualnie zapytają o leki, o ewentualny stan, czy jest w stanie chodzić, czy jest kreszku w domu. Pierwszy taki krótki wywiad. Jeżeli się pacjent w ogóle nie odzywa, to jest od razu wysyłana karetka. Czasami w tej teleopiece, w tą teleopiekę włączeni są również sąsiedzi, bo też... Ale oni są w systemie już. Muszą być. Pierwsza osoba sprawdzająca stan takiej osoby to jest sąsiad na przykład ze ściany, bo on dostaje sygnał, tak? Że się coś proszę zobaczyć, bo coś się dzieje, dostaliśmy tutaj zgłoszenie. Proszę sprawdzić. Oczywiście to wszystko musi być tak zorganizowane, bo to objęte specjalną umową, ktoś musi wyrazić zgodę na przyjęcie takiej też opieki, monitoringu. Dokładnie. Proszę tych wnioski. Czyli co, możemy tę dyskusję na tym poziomie zakończyć? Czy macie jeszcze Państwo jakieś jeszcze sygnały, propozycje? Zapytania do burmistrza, do pani dr Karolskiej? Zwracam się do Rady. Czy fajnie też, myślę, że pójść w kierunku wysławiania wszystkich osób starszych, w szczególności pani doktor ma akurat kontakt z osobami z Uniwersytetu Przyszedzieniu, żeby pamiętać o tym, że sąsiedzi nie są niczym złym i warto nawet zostawić klucze do swojego mieszkania, że w razie jeśli ktoś się nie pojawia przez ten, nie wiem, przez dłuższy czas, tak jak był gdzieś tam pod domem, tak widzę dwa nogi, jak spaceruje, to znaczy, że może coś się zmienić, czy widać nie tak, czy w przypadku tutaj mieliśmy, tak, tego pana, ten pochowany i też miesiąc czasu nieustalona tożsamość, było to dla mnie bardzo dziwne, aczkolwiek nie widzieć kogoś przez miesiąc czasu i nie zwrócić na to uwagi.
rodzina wiadomo, że w Stanach, tak? Tylko granica w internecie czytała, że znaleźła kogoś tam, kto pasował do opisu i ojca, tak? Zainteresowała się, tak. To może być. Samopomoc sąsiedzka jest bardzo ważna i to na pewno trzeba krzywić wszędzie i mówić o tym, żeby jednak sąsiedzi, jeszcze ten rodzaj grupy osób jeszcze są jakby na siebie uczuleni, tak, że jak nie ma sąsiadki, to coś się dzieje jeszcze, ale my, nasz wiek już jest bardziej taka, panuje znieczulica, no to bym też kładła nacisk. Ja mam takie osobiste doświadczenie, bo akurat wprowadzałem się na moją ulicę 10 lat temu, to średnia wieku była dużo wyższa niż jest teraz. Jakoś tak złożyło, że ulica trochę wypełniała, ale no już parę osób też nie żyje, to jest inna rzecz. Ale był sąsiad na emeryturze, który bardzo mocno żył życiem ulicy i nie ma lepszego źródła informacji niż taki dobry sąsiad, który z listonoszem porozmawia, tak, i z kimś tam, kto wezmą się rachunki, on wszystko wiedział. Tu trzeba było się dowiedzieć czegoś, kiedy będą tam jakieś, coś się będzie działo, wszystko wiedział, więc taki sąsiad jest zawsze najlepszy, bo on jest pod ręką, on wszystkim się interesuje. To jest dużo lepsze niż jakaś zinstytucjonalizowana forma, tak? Czyli życie sąsiedzkie... Często się zniesienie z takich ludzi, że to jakby, że chce wszystko wiedzieć, ale wcale jest to bardzo potrzebne. Nie, znaczy bardzo potrzebne, bo kiedyś z pracy przyjeżdżam, a sąsiad raz do mnie mówi, nie wiem co się stało, ale dwa razy był u pana kominiarz, nie? No więc ja wiedziałem, że trzeba z kominiarzem się umówić, bo rzeczywiście może już czas, żeby on tam gdzieś swoim harmonogramem miał, tak? Ja nie mógł mnie tam mierzyć, więc zadzwoniłem, no rzeczywiście, tam miałem zapisane w trzecim kwartale, musieli do mnie przyjechać. No, teraz on mógł powiedzieć, że się ten list wołał, czy dwa razy, tak, szukał, może ktoś się wziął. Wtedy może dzięki temu też mam drożne przewody wszystkie wytracje i tak dalej. Ale taka czynność sąsiedzka też powoduje, że dana społeczność się między sobą integruje, bo zwiększa się zaufanie, można liczyć się na drugiego. Nawet jak ktoś wyjeżdża na obrót, to jest tak spokojniejszy, że sąsiad będzie miał baczenie, albo przyjdzie pod tym kwiatkiem, albo to zabrać, czy ktoś się nie kręci obcy, tak, bo wszyscy się znamy w swojej, tutaj, na swojej ulicy chociażby. Tak funkcjonują takie relacje sąsiedzkie i to dobrze. To trzeba po prostu wykorzystać, nawet do tej właśnie tej opieki. Albo jeśli taki system stworzymy tu w mieście, to myślę, że takie osoby znajdą się. To raczej bym się nie obawiał, że nie będzie chętnych, żeby włączyć się i pomóc. To sama rodzina podgłasza nawet. Myślę, że jest daleko, że grona Ale myślałem tu o sąsiadach, że tutaj sąsiedzi się też... A, że się włączą, no to przy tym oczywiście profilaktyka cała i edukacja, że warto, to, no to super. Dobrze. Czyli co? Bo ustalamy, to i tak zaraz będziemy mieć przy pomysłach Komisji do Budżetu ten system teleopieki i ten program pilotażowy na 20 osób, od tego zaczniemy, tak jak tutaj zostało to powiedziane. To przechodzimy w takim razie do punktu trzeciego, czyli budżet 2017, propozycji Komisji Spraw Społecznych. Oddaję Wam głos, koleżanki i koledzy radni. Bardzo proszę. Zresztą tak proszę. Tak po kolei. No jesteśmy przygotowani. Mamy wypisane. Koncert życzy. Proszę bardzo. Pani Krysia notuje. Albo potem, proszę potem podać dla Pani Krysi, jeśli będzie. Jutro chciałbym, żebyśmy tutaj z Panią Krystyną zrobili z tego ładną listę, bo musimy to przekazać do Komisji Finansów i Gospodarki. Proszę? Proszę bardzo. To ja po kolei tak sobie wynotowałam. Myślę, że też będzie nic, że tak powiem, co zaskoczy Państwa. Chodnik na ulicy Daszyńskiego. Pani Kosia notuje. Nie wiem, tak właśnie. Nagrywam. Z tego skorzystam. Chodzi mi o tę stronę, tam gdzie jest przedszkole. Tak. Tak. Ten. Pewnie też Paweł to miałeś, bo kiwasz głową. Nie, jest taką batalą. Tak. Dobrze. Ta pismenka, bo to jest strzelba. Proszę. Ostatnio rozmawiałam z Panem przez telefon a propos przystanku, bo teraz są te nowe linie kolejowe, te linie miejskie, które powstały i Pan bardzo się ucieszył, ale zabrakło mu jednego przystanku na ulicy Obwodowej. Tam, gdzie jest baza PKS-u i stacja paliw, tam... Zatoczka tam jest taka i że tam można postawić... Ale obwodnicą jeździ... Nie jeździ, tylko właśnie chodzi o to, żeby może coś tak wymyślić, żeby... Obwodnicą jeździ?
Nie, ciężko, bo teraz, że... No i to naprawdę taka przyjemna rozmowa i bardzo zachwycony, bardzo zadowolony, że są te linie, ale brakuje mu te i że tam właśnie sporo osób by wysiadało w tym miejscu. To nie jest tylko jego głos, ale głos sporej liczby osób. Jeżeli to dotyczy drogi krajowej, to będzie problem. Będzie problem, droga krajowa, bo to ma podłówce. Przystanków na drogach krajowych, to nie jest taka prosta sprawa. No, przystanki muszą mieć swoje parametry, tak? I my w mieście mamy z tym problem, bo jak typowaliśmy ulicę, gdzie według mieszkańców też powinny być przystanki, często nie ma gdzie go zlokalizować. Jest taki jeden przystanek, o którym mówił radny Jelec, koło MOPS-u i koło przychodni, który jest zrobiony w zatorce samochodowej, dlatego że to już mówimy o sesji, tak? Ludzie chcieli sami siadać pod przychodnią, pod MOPS-em. Nie było gdzie tego zrobić. Kiedyś kierowca zatrzymał się i prosił za to mandat, tam chyba 300, do 300 zł za zatrzymanie poza przystankiem. Miejscu nie zezwolono, więc kierowcy nie chcieli się zatrzymywać. To my zrobiliśmy tak, żeby można było z przymrużeniem oka, tak? Słupek jest, tak? Z znakiem. Czyli autobus się może śmiało zatrzymać bez groźby ukarania mandatem, ale nie pamiętam ile metrów, tam chyba 15 metrów chyba musi mieć zatoka autobusowa. Tak, żeby była pełna normatywna, a ten zygzak, który tam się maluje, też coś koło tego. Więc od tego zygzaka też tam są łuki i tak dalej. Nikt nie uzgodni bezpieczeństwa ruchu drogowego, jeżeli będzie to niezgodne z bezpieczeństwem, bo ponosi za to odpowiedzialność. W razie jakiejkolwiek kolizji, wypadku, pierwsze co się oczywiście bada, czy zgodnie z prawem, tak, z zasobami wyznaczone miejsce. Jeżeli nie, no to wiadomo, że odpowiedzialny będzie ten, kto na to pozwolił. To będzie tylko od razu mówię, ale to do budżetu można oczywiście tak zgłosić, bo... Ja zapisałem. Tak, zapisałem. Przystanek autobusowy na ulicy Głodowej vis-a-vis Kauflandu przy barze PKS, tak? Tak. Tak sobie to zapisałem. Tak. Hasło. Nie będzie zgrudzimy. No nie tam, będzie, ale no to zobaczymy. Propozycja jest, tak jak powiedziałam. A tutaj stopień może realnego wykonania i organizacyjnego finansowego należy już po stronie burmistrza. Czyli teraz też może przecież trzeba trochę obiec w tą drogę. No. Krogościoło, tak. Tak? Żeby zjechać z krajowej drogi, tak? Czyli żeby... Nie, to już dochodzi Jagiełły. Dobra, to spokojnie. Proszę bardzo, kolejna propozycja. Monitoring na placu Zawacza ulicy Mickiewicza. Tam jest ogromna prośba, naprawdę, bo tam wciąż, no niestety, odbywają się libacje i głos mieszkańców. Przy ulicy Mickiewicza, tam gdzie jest właśnie, wiesz, kino Fala. Jeszcze mamy 15 minut właśnie dla tego ciągu. Ja wiem o tym, że jest rozmowa na temat w ogóle monitoringu w mieście, ale zgłaszam to. Następna dalej. Propozycja? Wiem, że będzie rewitalizacja parku. A to jest wpisane w programie? Tak. Czy tam jest też wpisany w plac zabaw? Tak. A, jest wpisany. Plac zabaw, siłownia. Aha, jest, no to dobrze, bo chciałam właśnie ten plac zabaw, ale jak będzie, no to już nie zgłaszam. No i teraz taka wielka prośba moja i mieszkańców. Jeszcze większa od tych trzech? Jeszcze większa od tych trzech. Największa, naprawdę. Dobrze. Moja i mieszkańców Królowej Jadwigi. Doświetlenie chodnika na ulicy 1 Maja. A konkretnie chodzi mi o odcinek drogi od garaży do skrzyżowania z Królową i Królowej Jadwigi, tam gdzie Królowej Jadwigi. W ramach modernizacji oświetlenia być może będzie cała ta linia przebudowana, bo tam chyba tam jest konieczność z tego względu, że te słupy są przekoratowane, a twarzy sama linia jest chyba już tam na wyczerpaniu. Z tego to zostało to zrozumiałe, ale 1 Maja jest linia oświetleniowa po prostu cała do modernizacji. Już nie chodzi o doświetlenie, bo nie wiem, czy będzie możliwe tak. Na tej linii. Ale jest... powiem tak, no właśnie to doświetlenie, dlaczego ja mówię o doświetleniu, ponieważ tam jak zapada zmrok, jest tak ciemno, a tamtędy wszyscy chodzimy, bo to jest taka droga, no żeby dojść sobie spokojnie do domu i po godzinie 18 już jest tak ciemno. Jest bardzo niebezpiecznie w tym miejscu. Ja to mówię, że doświetlenie może być niemożliwe. Tak, niemożliwe. Linii jest konieczne. Zupełnie podobno nowego oświetlenia. To nie można tak, że rozdźwigniemy coś, bo być może trzeba tej linii nie radę zrobić. Tak? Ona jest radna i to trzeba czasu jakieś problemy. Ale w ramach modernizacji oświetlenia my chętnie nie zrzucimy w ogóle do całkowitej przebudowy. Tak? No to ja tak zgłaszam, tak jak pan burmistrz mówi. Doświetlenie chodnika. Nie, doświetlenie bądź przebudowa, tak? Bo ja teraz nie mam doświetlenie chodnika na 1 Maja w kierunku
Jakie były? Ulicy Królowej Jadwigi. Ulicy Królowej Jadwigi. To jest tam za policją. Ja zapisałem doświetlenie, bo... No doświetlenie, okay. To ja też tak sobie zapisałam. Jadwigi. Czy... okej, okay, dobra. No i chciałabym wrócić też do tego swojego wniosku, który złożyłam w ubiegłym roku, a mianowicie taka modernizacja placu zabaw przy Królowej Jadwigi 18C. Tam jest no, taki dosyć spory ten plac i marzyłyby mi się tam przynajmniej dwa urządzenia siłowe. Do siłowni. Tak. Modernizacja placu zabaw przy Królowej Jadwigi 18C. 18C. Z... uwzględnieniem z dwoma no, urządzeniami do ćwiczeń, tak? Tak, bo tam też sporo osób przychodzi. Ja wiem, że to jest plac należy do spółdzielni, ale można wespół zespół zawsze coś tam wymyślić. I ostatnie, ostatnia moja prośba, remont ulicy Traugutta. To samo chciałam zgłosić. Po raz pierwszy. Na czym polega zakres remontu? Bo jest ten chodnik przede wszystkim. Czyli remont chodnika. No tak, tak. Tak. Mogę raz odpowiedzieć? Proszę bardzo. Znowu sprawiłem, że droga powiatowa, wiem. Ja bym wolał, żeby wnioski do budżetu dotyczyły majątku miejskiego. Natomiast jeżeli chodzi o drogi powiatowe, to ja ze starostą rozmawiałam nad kolejowej i Traugutta. Mm-hmm. I problem wcale nie jest taki prosty, jakby się wydawało. Dlatego, że można zrobić remont chodnika, czyli położyć kostkę, mm-hmm. Ale jak zrobić tak? Zdjąć te połamane płytki, położyć kostkę i zapomnieć o tym. Ale tu się zgadzam z myślą starosty, że jeżeli przystąpimy do remontu, to zrobić remont w docelowej jakby organizacji ruchu. I tam jest propozycja, to już pomijam kwestię konserwatora i tak dalej. Tam jest propozycja zrobienia ścieżki rowerowej, która by się łączyła z 1 maja, mm-hmm. Ale trzeba przebudować w ogóle całą geometrię ulicy. Trzeba zrobić tak, z jednej strony zatoki postojowej kolizja jest z drzewami, tak? I zaraz trzeba będzie niektóre drzewa zaznaczyć do wycięcia. Z drugiej strony można zrobić ścieżkę rowerową, bądź nie robić poszerzenia ulicy, jakby tego całego nie ruszać, tylko wytyczyć na asfalcie białą linią ruch rowerowy, i przebudować część tej ulicy na zatoki postojowe z jednej, a z drugiej strony kwestia wyboru. Ale do tego jest potrzebny projekt, który ZMDP ma zlecić. Jak będziemy mieli projekt, będziemy mieli kosztorys, przedmiar robót, ile to kosztuje, tak, to wtedy będziemy mogli powiedzieć, że do tego wchodzimy czy nie. Bo szacunki są różne, od powiedzmy 300 tysięcy do 1,5 miliona. Właśnie od tego, jaki zakres. Bo jeżeli już robimy ulicę, no to robimy ją kompleksowo. Tak? Być może nawet z czymś, co jest pod spodem. Żeby przełożenie instalacji. Nie wracać do tematu, bo powiedzą, że położyli nowy asfalt, a za miesiąc przyszła ekipa i wycina coś tam, bo pękło, nie? Czyli uzgodnienia z jeszcze PWiK-iem, z PC-em, tak? To jest tak, jak się dzieje teraz na pierwszej dywizji. Mm-hmm. Gazeta napisała, że już się zaczął remont, de facto jeszcze umowa nie jest podpisana z wykonawcą. Dopiero jest wybrany wykonawca. Ale wiedząc o tym, że będzie remont, przekładamy wszystkie, robimy wszystkie podziemne. Porządek, tak, z tronikami, jakimiś tam zaworami i tak dalej, że za czwartek planuję podpisanie umowy z wykonawcą, że wejdzie od 17 na plac budowy, no to już go nie będzie co wchodzić, co jest pod spodem. Po prostu już będzie tylko robił z zakresu nawierzchni. Tego tak. My po prostu robimy porządek pod ziemią, żeby już przygotować pod podpisanie umowy z wykonawcą na roboty drogowe. Ponieważ był wniosek, no, a to tak jako formalny, więc ja zapisałem remont chodnika przy ulicy Traugutta, natomiast te wyjaśnienia tutaj rozjaśniły sytuację. Być może do czasu, kiedy burmistrz zobligowany terminami wypowie się, które z propozycji radnych zostały ujęte do budżetu, a które nie, i już będzie miał odpowiedź na ten nasz wniosek, tak? Bo to za dwa miesiące pewnie zacznie. Bo chcę też powiedzieć, tak? Które dróg. Bo oczywiście drogi powiatowe no, też są ważne, bo są przynajmniej te główne, tak, w mieście. I widzimy je jakby najczęściej, tak, najczęściej dostrzegamy potrzeby, ale proszę pamiętać, że my mamy do wykonania dosyć duże zadanie drogowe, budowa ulicy Róży Wiatrów. To jest koło tej rozkończącej się budowy Rutkowskiego, tam na Kolejowej. Ta ulica jest niezbędna z kilku powodów. Po pierwsze, niedługo tam w tym tygodniu mamy dosyć kapozajne budowę, kolejny deweloper na kolejny budynek. Było od strony Dąbrowskiego. Tak, bardziej od strony Warszawskiego, przy Orbisie, tam przy tych pawilonach. I dwa, że my tam mamy działki, które musimy
sprzedawać, żeby zagospodarować centrum, a żeby sprzedać działkę, to musimy zrobić drogi. Tak jest. Więc to jest duża inwestycja, my tam mamy w tej chwili kończąc projekt, zakładająca nie tylko budowę dróg, ale za infrastrukturę, za oświetlenie, tak, tak dalej, czyli kawałek miasta trzeba zrobić. Więc z jednej strony możemy zwalniać powiat z jego obowiązku, tak, i notować z milionem czy tam 500 tysięcy, czy jak na Suwalsku 700, ale nie zapominajmy, że mamy też swoje potrzeby do budowy nowych dróg w mieście, tak, w centrum, więc to jest priorytety teraz to jest zasad, tak? I nie starczy na wszystko, więc musimy wybierać priorytety, czy to, czy to. Ja bym wolał jakby wszystko zrobić, powiedzmy, kolejową i tę rurę wiatru, bo to będzie już kawałek w jednym miejscu, tak, zagospodarowane drogami i dane możliwości sprzedaży kolejnych nieruchomości i skomunikowania tych nieruchomości. A z drugiej strony to prawo tutaj jest bardzo poszczana, bo to jest na targowisko i mieszkało obok i bardzo, tak, poczta, bardzo dużo ludzi chodzi. Ale droga powiatowa, tak? Rozumiem, dobrze. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Koleżanka Jasna Michalewicz, proszę. To znaczy, ja tak z głowy zapisałam parę swoich pomysłów, ale nadal czekamy na wiadomości od mieszkańców, ponieważ dawaliśmy ogłoszenie, na którym dziecku jasno, w Remontu Szkiewiczem, odnośnie czy mieszkańcy mają jakieś wnioski, żeby do nas wysyłali, a tutaj ma ich parę. Prośba od mieszkańców i turystów o plac zabaw przy ulicy Żeglarskiej, tam gdzie jest ten duży parking, czy jest możliwość, żeby tam z tyłu zrobić plac zabaw? Plac zabaw przy ulicy, tu gdzie jest ten parking? Tam są działki na sprzedaż. Nie wiem, o co chodzi. Nie, to po prostu deweloperzy budują budynki i na tym, że tak powiem, kończą. Mm-hmm. A moim zdaniem są też zobowiązani do tego, żeby plac zabaw urządzać. Bo teraz jest taka sytuacja, że dostaję też od tych ludzi maile, że panie burmistrzu, kupiłem mieszkanie, ale to nie było do placu zabaw. My nie jesteśmy w stanie wszystkich deweloperów wyręczyć. Robimy jeden duży, powiedzmy, miejski plac zabaw, czy dwa, i tak naprawdę na tym rola nasza powinna się zakończyć, być w parkach, gdzie tam, gdzie wszyscy mają jednakowy dostęp, bo w ten sposób robimy prezenty całkiem nieuprawnione, bo jeżeli ktoś mówi o deweloperach, planuje budowę budynku, to powinien też planować całą infrastrukturę łącznie z placem zabaw, bo tam młodzi ludzie muszą mieć też możliwość przebywania z dziećmi. My nie jesteśmy w stanie odgonić tego. Proszę zobaczyć, ile powstaje budynków rocznie. Kolejne. A plac zabaw, żeby w ogóle był placem zabaw, to jest wydatek o 200 tysięcy złotych. Mhm. Żeby w ogóle wprowadzać placem zabaw, nie paroma urządzeniami. Jedno urządzenie to 40-50 tysięcy. Mam przeprotestowane za domem też. To są wydatki już minione, nie mówię, tak? Gdybyśmy mieli tak przy każdym budynku. Ale oczywiście rozumiem, bo można taki wniosek zapisać, chociaż wątpię, żeby u nas było stać na to, żeby w przyszłym roku to zrobić. Mhm. Czyli plac zabaw. Żeglarskie. Tak. Plac zabaw przy ulicy Żeglarskiej. Żeglarskiej czy Szantowej? Bo tam są dwie od strony pasażerów. Żeglarska to jest taka bardziej duża i gdzie najdłużej. Aha, czy ta taka, która potem dochodzi do wyzwolenia. Dokładnie. Aha, dobra. Ja sobie dobiję. Okej. Co pisane? No, ja bym chciała zgłosić jeszcze swoje projekty, które pisałam do budżetu obywatelskiego, tylko nie wiem jeszcze, jakie są rezultaty, jaki będzie wynik. Ale może podam wszystko. Dopiero. Słucham? Dopiero. To tak, rewitalizacja placu zabaw na ulicy Mickiewicza. Już było, to już jest. Mm-hmm. Dobra. Rewitalizacja, czyli co, wymiana urządzeń? No tak, raczej dostawienie plus parę urządzeń z siłowni zewnętrznej takiej. Czyli dobrze, urządzenia, wymiana czy naprawa, modernizacja urządzeń, czy może placu zabaw dla dzieci? Proszę uściślić, bo to... Tak, ja wnioskowałam o to, żeby tam dostawić urządzenia. I zabawowe, i do siłowni zewnętrznej. Mhm. Zabaw przy Mickiewicza. Okej, już napisałem. Utwardzenie drogi, to znaczy przejście Kościuszki Smętka. W którym miejscu? Kościuszki Smętka. To znaczy, mi się wydaje, że lepiej, żebym podała tą, mam dokładnie wydrukowaną mapkę, tylko nie mam jej aktualnie przy sobie, to doniosę. Kościuszki. Bo tam było dokładnie wyznaczone. Ale to chodzi o przejście.
Tam, gdzie jest weterynaria, czy ten ciąg pawilonów? Czy to chodzi to pod stronę, gdzie jest syrena? Bliżej rynku. Tak, od strony, to jest tam, gdzie jest na Kościuszki apteka i to jest z tyłu jest blok. Tak, to tam się zaczyna to przejście i kończy się przy wyjściu tam, przy bloku Smętka chyba, dajmy na to 6, przy kebabie, tam gdzie jest kebab. Tak, też. A to jest przejście dla pieszych, czy to jak to nazwać, to chodnik? Utwardzenie przejścia. To jest teren miejski? Tak. Dobrze, już zapisuję. I to zamach na ulicy Smętka. Tak, też pisałam taki wniosek. Akurat zabaw przy ulicy Smętka, w którym miejscu? Dokładnie w tym samym tam, gdzie planuję te przejścia. A to jest teren miejski, czy to jest spółdzielczy? Tam jest mały chyba, tak? Jest mozaika chyba właściwie. Tak. Najbardziej miejski. Przy ulicy Smętka Kościuszki, tak? To jest ten rejon, nie? Dobra. Już? I tutaj chyba taki dłuższy temat, bo rozmawiałam z jedną z mieszkanek ulicy Pionierskiej i ona zgłaszała mi problem odbioru wody deszczowej, że tam są jakieś takie kiepskie deszczówki i po prostu cały odpływ idzie do ulicy Kościuszki, gdzie robią się zatory i czy jest jakaś możliwość zrobienia tych deszczówek tam na tej Pionierskiej. No to każda wspólnota musi zagospodarować na własnej posesji wodę. Nie jest tak, że my będziemy dawać deszczówkę, bo przepis jest jasno. Właśnie stąd te bariera się podziorą na skrzyżowaniu Korzyny Skarbowego, że cała woda, bo my to sprawdziliśmy, między innymi z Pionierskiej, rynny są wypuszczone na ulicę, spadki są w stronę ulicy pierwszej dywizji, a to się później wszystko zbiera i spływa tutaj... Rzeką w dół. Tak, w dół, więc spływa tutaj do skrzyżowania. Nie ma takiej możliwości, żeby takie średnice założyć magistralne, żeby to wszystko odebrało i będą zawsze się robili, że ludzie nie będą zagospodarować wody na własnym terenie, więc raczej, jeżeli bez rozpoznania oczywiście sprawa, to jest wniosek do samej wspólnoty, że to wspólnota powinna zagospodarować tę wodę u siebie, nie miasto i wodę u siebie. Mówi się o tym podatku deszczowym, już Państwo słyszeliście, bo to nie jest problem tylko Giżycka, że z wodą deszczową jest zagospodarowanie jest problem, bo kiedyś były duże przestrzenie niezabudowane, gdzie woda grawitacyjnie sobie tam kapilarnie tam wsiąkała. Dzisiaj wszystko jest wybetonowane, są chodniki porobione, ulice. I jeżeli średnica, bo to jest prosta matematyka, tak? Jeżeli nie mieści się w tej średnicy ta ilość wody, która napływa, to ona się zbiera, tak? Bo to jest tak, jak kiedyś mówił policjant tutaj na spotkaniu. Weźmiemy słoik litrowy i weźmiemy kapilarę litrową, która będzie długa, tak? Napełnienie słoika, to jest krótkie, ale wlanie z powrotem trwa, tak? Przelewanie, żeby się zmieściło. I to tak działa. Jeżeli rura jest stosunkowo za cienka do tego napływu wody, to to będzie trwało. Ona odprowadzi, tak? Ale to będzie potrzeba kilku godzin. W tym czasie się robi bajor. Więc ja myślę, że bardziej chodzi o teren wspólnoty, że wspólnota będzie robić nad służbę płonną, nad rozprowadzeniem jakimś drenażem u siebie, tak? Tej wody, niż wpuszczanie kolejnej partii ze swojego kraju wody do miejskiej sieci. Sieć miejska ma obsłużyć chodniki i ulice. Mieszkańcy sieci prywatnej muszą wygospodarować wodę na własnym terenie. Nie ma innego wyjścia. No, ja już to wszystko dziękuję. Kolega Paweł? Ja ze swojej strony już troszkę wyprzedziłem fakty, złożyłem dwa wnioski do budżetu. Jeden wniosek dotyczy już są pewnie. Położenia, znaczy wyremontowania chodników przy byłym ośrodku poczynkowym w Żagatów i zrobić porządku na tym terenie przy Różgianach, czyli w tych betonowych postaw po domkach likwidację betonową. Znaczy, tak, jest przyjęcie tego terenu. Drugą rzeczą to jest uporządkowanie podwórka na plecach ulicy bloku Łyckicza 10 Kęszyńskiego, ten taki słynny przesmyk pomiędzy kinem w stronę kierunku
jest to, że tak powiem, dwa moje stare, że tak powiem, tematy powtarzające się z zeszłego roku, ale warto, że tak powiem, co roku próbować, więc co. Trzecim takim pomysłem i bardzo abstrakcyjnym, ale też jestem tego zdania, że warto czasem coś wrzucić, żeby zaczęła się na ten temat dyskusja. To jest, mamy topówkę, która już zaczyna być fajnie mała topówka, fajnie zaczyna być zagospodarowana, bardzo fajne atrakcje. Mamy tam już Wake Park taki nowy. Parki nowe i teraz fajnie tam, gdzie parki nowe wsadził swoje, znaczy nie parki nowe, tylko Wake Park wsadził swoje te maszty odciągające, to tam mamy taki fajny spadzisty dość teren, więc ja sobie tak wymyśliłem, że w tym miejscu można wykorzystać to na tor sameczkowy. Całoroczny tor sameczkowy. I teraz, ponieważ na prośbę pana wiceburmistrza, żeby że marzy mu się to, żeby było to wnioski budżetowe były również dochodowe, więc ja myślę, że tor sameczkowy jest jak najbardziej obiektem całorocznym. Tylko musi być to zrobione. Musi być to zrobione tak jak jest tutaj zrobiony, to jest akurat zdjęcia przykładowe akurat z gór, tak? Wygooglowane. Szczytu w Beskidzie Żywieckim też są. Tak, fajne dane. No mamy tam fajne, akurat, fajne mamy akurat tam wypadki. Biznes. Dokładnie. Ale czemu mamy blisko? Ostatnio mocno blisko. Czyli zaczynamy się przybliżać przystankami, przystanek Way Park, przystanek Parkie Mały, przystanek... Nie, no to taki... To było taki. Czyli to też zostało na piśmie złożone, czy to teraz? Nie, to będzie nasz. To czyli co, tor saneczkowy? Tor saneczkowy, papówka mała. Całoroczny tor saneczkowy. To są dwa rodzaje torów saneczkowych. Przy jeziorze papówka mała. To jest sezonowy tor saneczkowy przykładowo. Który uniemożliwia niestety korzystanie całoroczne. To jest jedna rzecz, nie można z tego korzystać wtedy, kiedy pada deszcz. Tak, z tego pan cieszymy. Nie można nas może zrobić. Teraz są twierdze, teraz są stawy. Już. Już? Rozmawiamy. Nie. Zacząłem myśleć o tych kilku trasach, znaczy rozmawiałem się, że może jedna nad jeziorem. Dokładnie. To jest jedna trasa, znaczy ten tor sameczkowy. Ale przez czas jeziora na dyżur. Cały czas jakby wraca z powrotem. Wraca z powrotem. Choroba określa. To jest tak. Wykupuje się albo jeden z nas, który na przykład zakopany kosztuje 7 zł, albo kupuje się jedna ma 6 zł, a nie zjeżdża 10 lat. Pójdźmy dalej, zróbmy wyciąg nad jeziorem. Nie, słuchajcie, czyli tak, mamy już wniosków 14, teraz ja chciałbym dwa. A jeszcze mogę ja dodać? Proszę bardzo. Modernizacja skateparku. Którego? Na Malu. Ale tam będzie w tej chwili, jeśli mogę, to zostało w tej chwili przedstawione do publicznej dyskusji koncepcja zagospodarowania plaży. I tak naprawdę ten skatepark być może tam w tym miejscu, w którym jest, i on fizycznie nie będzie przyszłego roku już, tak, kończymy, nie będzie mógł być, więc ja bym na razie... Ale jeśli będzie. Dobra, modernizacja skateparku, dobrze, zapisujemy, skateparku na plaży, tak? Na terenie plaży. Dobrze. Słuchajcie, czy możemy? Jeszcze dwie minuty i kończymy, bo pan burmistrz się spieszy. Nie, myślę, że już spotkanie się zaraz skończyło. A jest ktoś, kto tam zastępuje pana burmistrza? Nie ma, jestem sam dzisiaj. Aha, rozumiem, dobra. To... Jeszcze jeden. Remont. Zaburka. Na ulicy Mickiewicza przy Papilonach od 1.25. To jest teren miejski? Tak. To już zgłaszałam. Przy ulicy Mickiewicza, tak. Ale to są pawilony, tak? Jaki numer? Od 1.25. Czy mogę? Tak. Świetnie. To ja przesłał mi nieobecny Jerzy Gawarecki, to jest jego wniosek do budżetu. Odtworzenie sekcji wioślarsko-kajakarskiej przy Mosirze. Reaktywacja, tak, bo kiedyś działała. To jest jego wniosek do budżetu. Reaktywacja tej sekcji. Mój wniosek, który już jest jakby wspólnym, wydyskutowanym, tylko powtarzam, odnosi teleopieki, program pilotażowy dla osób starszych, tak około 20, samotnych.
I kolejny mój wniosek to jest modernizacja obiektu przychodni przy ulicy Wodociągowej. Czy jest to możliwe? Dzieje się. Ale już się zaczęło dziać? Czy... Już powoli wybrane jest. Proszę? W tym roku zrobiliśmy, czy w zasadzie tylko kończyliśmy podjazdy tak. I robiliśmy podłogi plastikowe, czyli następne jest... w tym roku będziemy dalej, tak. Czyli dobrze, to ja, nie podaję. Jakoś... Ale nie, no tak? Proszę zgłosić. No. Dobrze, czyli modernizacja przychodni przy ulicy Wodociągowej. Dobrze, te wnioski jutro pani Krystyno zrobimy na piśmie, skierujemy do Komisji Finansów. Mm-hmm. Jeśli koleżanki, prześlemy mailem do was, pani Krysiu, tak? Umawiamy się, żebyście jeszcze zobaczyli, czy wszystkie wasze były ujęte, żeby było to potwierdzenie, zgoda? Paweł, zostawiłeś tu na piśmie te dwa wcześniejsze, pani tak, Krystyno ma. Tak, dobrze, infrastrukturalne. Dobrze, materiały. Okej, w takim razie... To będą wszystkie wnioski. Sprawy różne. Tak? Ja mam sprawę różną do koleżanki radnej, Janny Michalewicz. Ponieważ tak się zdarzyło, że musiałem wyjść z sesji. Ja sobie odtworzyłem nagranie potem na sesji, które było. I mam prośbę, aby pani koleżanka radna Janna Michalewicz nie zwróciła się do mnie na poprzedniej sesji. Ja niestety musiałem wyjść. I do tej pory nie wycofała się ze swoich słów dotyczących twierdzę, że podatki zostały w mieście podniesione. To ja mam prośbę, aby na następną sesję koleżanka radna podała, które te podatki konkretnie zostały przez miasto podniesione, bo decyzja o podniesieniu podatków to zawsze się odbywa drogą uchwały Rady Miejskiej. Więc proszę o konkretne uchwały i które podatki zostały wniesione. Mam tylko jeszcze jedną prośbę. Proszę nie mylić podatku ze wzrostem opłaty za zajęcie pasa drogowego, bo to jest zupełnie co innego. Podatek wynika z innych przepisów niż opłata za zajęcie pasa drogowego. To taka moja prośba na następną sesję, żebyśmy mogli sobie tę sprawę wyjaśnić, bo jeśli mamy na myśli tutaj osoby handlujące na przykład i korzystające z zajęcia pasa drogowego, no to te opłaty są różne, w zależności od tego, kto jest właścicielem pasu drogowego, czy miasto, czy gmina, czy powiat i wtedy stosuje różne opłaty. I tutaj to nie są podatki, tylko zupełnie co innego. A tak mam drogą... I jeszcze tylko dokończę. Swoją drogą zajmowanie pasa drogowego na ogródek piwny jest dla mnie rzeczą kuriozalną, bo to jest wyłączanie chodnika na picie piwa, bo jeśli ktoś tam by chciał sobie taki pas drogowy zabrać. Podatki dotyczą wszystkich danych grup, tak? Czyli tak. Płaci się je bezwzględnie na to według pewnego kryterium. Tak, jeżeli mam nieruchomość, to takie są stawki. Jeżeli mam środki transportu, to takie są stawki. A ten zajęcie pasa drogowego jest na wniosek danej osoby. Nie ma obowiązku zajmowania pasa drogowego. Jeżeli ktoś chce, to wie, jakie są stawki i się godzi na nie. Tak? I wtedy sobie albo skraca ten czas, albo wydłuża, w zależności od tego, czego jest potrzebne. Zajęcie pasa drogowego to robi się rozwieszenie reklamy na podjeździe. Jak chcę, no to na 30 dni, bo mnie na to stać, a jak nie to robić? Powieszenie plakatów na 2 dni. Powieszenie plakatów na słupach, to też jest zajęcie pasa drogowego. Więc bardzo poprosił, żeby to skonkretyzować. Bo sam jestem ciekaw, ja sobie nie przypominam, żebyśmy my jako Rada podnosili podatki jakąkolwiek uchwałę. A wręcz bym powiedział, to że to w innym ustawie. To tak, w sprawach różnych. Koleżanki, koledzy, inne sprawy różne. Nie? To dziękuję bardzo, zamykam posiedzenie.